Generalnie jest to obiekt o powierzchni użytkowej 2256 m kwadratowych. W nim będą dwa bunkry dla akceleratora, bunkier symulatora, bunkier tomografu komputerowego. Oprócz tego jest przewidziana część diagnostyczna, poradniana i hostel dla pacjentów. Przewidzianych jest 10 pokoi dwuosobowych. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu, a więc pierwsze prace budowlane ruszą wczesną wiosną. Ośrodek będzie gotowy za 2 lata. Później trzeba będzie jeszcze obiekt wyposażyć w sprzęt medyczny, co może pochłonąć drugie 20 milionów złotych. W Pilskim Ośrodku Radioterapii leczeni będą pacjenci z północno-zachodniej części kraju. To trzeci w Wielkopolsce po Poznaniu i Kaliszu ośrodek radioterapii. Buduje go Wielkopolskie Centrum Onkologii.